Po raz dziewiąty ulicę Mipłońska przeszedł Marsz Milczenia. W ten sposób upamiętniono 74. rocznicę likwidacji żydowskiego getta. Uroczystości rozpoczęły się na miejskim rynku, skąd tysiące Żydów zapędzono na dworzec kolejowy, z którego w bydlęcych wagonach Niemcy wysyłali na pewną obozową śmierć. Pierwsze transporty ludności żydowskiej z Płońskiego getta zorganizowano pod koniec października 1942 roku. Ostatni pociąg odjechał w połowie grudnia. Szacuje się, że w samym obozie koncentracyjnym w Auschwitz hitlerowcy wymordowali 6 tysięcy obywateli Płońska pochodzenia żydowskiego. Trudno komentować zdarzenia, które nie mają precedensu w historii ludzkości. Jest trudno mówić o Holokauście, o mordowaniu ludzi niewinnych, mordowaniu całych rodzin. A co w efekcie w naszym mieście doprowadziło do wymordowania około 52% obywateli naszego miasta. Nigdy w historii miasta takie zdarzenie wcześniej się nie odbyło. I trudno znaleźć słowa, trudno je określić. Nie ma słów, które w pełni oddają to zdarzenie. Ten marsz jest właśnie po to, żeby pamiętać, ale również po to, żeby w przyszłości takie zdarzenia nie miały miejsca. Musimy pamiętać i musimy krzewić, mówić o pokoju, o pojednaniu, o przebaczeniu, o współpracy, o innym nastawieniu do drugiego człowieka, którego czasami nie tolerujemy, bo inaczej jesteśmy wychowani, po to, żeby budować dobro na świecie, by budować pokój, żeby nie doprowadzać, nie dopuszczać do nienawiści, do mordów i do tego, co jest najgorsze w człowieku. Anna Azari, ambasador Izraela w Polsce, która po raz trzeci wzięła udział w Marszu Milczenia, podkreślała, jak istotna jest pamięć. Dlatego, żeby budować przyszłość, przyszłość Płońska, przyszłość każdego miasta i każdego człowieka. Chyba najważniejsza misja naszej ambasady tutaj w Polsce to też pamięć. My ważno pamiętać nie tylko to, co zrobili nacysty, ważno pamiętać i tych dobrych, świętych ludzi w Polsce, którzy pomagali podczas Holokaustu. Jednym z gości uroczystości był senator Jan Maria Jackowski. Zaznaczał, jak wymowny charakter ma Płoński Marsz. Ten Marsz Milczenia jako świadectwo dziś żywych nas, że pamiętamy o tamtych, którzy niewinni zostali w sposób brutalny, bestialski, poniżani, wymordowani. Rocznicowe wydarzenie na dziedzińcu dworca kolejowego zakończyła wspólna modlitwa ekumeniczna.